super rewelacja. Zabawa jest taka, że dzisiaj to w ogóle nie liczyłem na jakikolwiek puchar, ale liczyłem na to, że dojadę na kołach na basen. No i udało się. Witam, Tomek z tej strony. Witam wszystkich na rajdzie Dziura 4x4. W tym roku spotykamy się w Kaczorach koło Dolanowa. Tereny mamy bardzo zróżnicowane, od bagien po tereny po żwirowniach, dużo technicznych tras. Trasa ma łącznie 60 km, 75 pick-upów w miejscach pieczątkowych, 22 po trasie, także będzie co robić. Średnio wychodzi 3,5 minuty na jedną pieczątkę, także będzie o co walczyć. Rajd się zaczął 5 lat temu od naszej takiej lokalnej inicjatywy. Kilku chłopaków żeśmy się zebrali, 10 aut. Zaczęła się pierwsza edycja od 10 aut. Kolejny rok to już było 60 aut. No i już dzisiaj się spotykamy na piątej edycji, gdzie w ciągu 15 minut zarejestrowało się komplet samochodów. Także to był dla nas duży szok, no ale też i radość, że impreza tak się rozwinęła, że tak dużo osób chce u nas startować. Myślisz, że wodery będą potrzebne dzisiaj? A jak będą potrzebne, to się przydadzą. A co, kierujesz też? Co? No daje ci mąż? Czy... Nie no, partner, facet. Daje ci jeździć? Co? No jasne, że tak. Nie boi się? Nie, jasne, że nie. Takie jest 40 do 60, ale dla mnie 40. Taki plan, żeby wygrać. Jeszcze nie wiem co, ale coś wygramy, nie? Nie, no, tereny znacie chyba, nie? Motokiller jakiś jest czy coś? Nie no, dwa razy jako pilot byłem, teraz jako kierowca. Zobaczymy, nie? Świeżo poskładane auto znowu. Zapalony pasjonata, nie? Bo nie liczy się złoto, tylko błoto, właśnie. Błotko ładne. Myślę, jakby było tak z 15 stopni ciepłej, to w ogóle byłoby bardzo sympatycznie. Włośka. A podobno ruskie nie zajebliwe. Jednak zajebliwe. Tylni most. Tylni most, Włośka. Co furiał? Chustereczko? Błotnik się trochę przygiął? Ja nie wiem, jeździcie, po tych drzewach się opieracie, czy nie można spokojnie, turystycznie? No, było ciepło. Ale jest dobrze, patrz, wszystkie to zaliczyliśmy. To ładnie, w ogóle fajne tereny, nie? Fajne. U nas takich nie. Co się stało? Hamulce padły, wężyk się urwał. Urwał się wężyczek i na OS-ie, szybki OS był. I po hamulcu, ale... Naprawicie. Tak, mam plany. Zaklepacz i jechać dalej. Tak jest, Darek, dałem tutaj. Ja? A tu się wgniotło mi się, tak się psuło troszkę. Ojej, tutaj tak troszkę. No tak. Ojoj. Tak się stałe mi drzewo mi tu wyrosło. Trochę na szerokie auto, nie? Nie, dobre jest. Drzewa za wąsko. Tak. Drzewa za wąsko, tak. Auto jest super. Tak, urwany tylni wał. Tak, urwałeś wał? Tak. Się, no nie, ale urwał. Suzukowy.
A właśnie, most jest patrolowany. Kurde, no, nie, tył jest Pajero, nie? Aha. Przedni patrolowy most wał wytrzymał. Niestety tylni nie wytrzymał. Widzę, że na bogato, nie na dra... jak wszyscy. Trochę inwestycja poczyni, chyba droższa od tego samuraja. No, z 12 koła takiej giglepi na pewno. No, na pewno. No, ale przynajmniej jeździ, nie? I szybko no, jeździ. No, wciąga, jak jeszcze na 24 voltach to robi robotę. Ja. Bartek mówi, że to pieczątkę, to jest najwyższa pieczątka na rajdzie, robi w koła. Ale pojechał. Nawet jest z góry, panie, właśnie do podciągnęliśmy i idzie blacha, docisk i jakoś jedzie. Chyba się to a to tylko Jeep. Nie no, Jeepie lubię też pierdolę. Prawdopodobnie to z przednim mościem. Myślisz, dlaczego do tego doszło? Bo w turystyku się tak nie zapierdala. No. Hej, dawaj. Jeepa? No się zmieliły już dawno. Tam most jest patrola, tak? Tak, tak. A co, Jeep za słaby? Nie nadążyłem wymieniać. Tutaj też już dwa Jeepy poległy w tym miejscu. Dwa mosty. Muszę powiedzieć, że na tym rajdzie dziura 4x4 mają bardzo fajne tereny. Nie jest, że mają piach, podjazdy, zjazdy, to mają jeszcze torfy. No bardzo uniwersalny teren, także naprawdę mega fajny rajd. Jeszcze też widać, fajni ludzie, jest walka, ciśnienie też jest, dużo strat jak na razie, bo tam i mosty, i jakieś wały, przeguby, standardowo, ale ludzie jeżdżą uśmiechnięci, także polecam kolejną edycję, bo warto przyjechać i tutaj tworzyć rodzinę z tą grupą ludzi, bo pamiętajcie, one off-road, one family. To podkopujecie, żeby łatwiej. Tak, dokładnie. A co, skoła? Tak? No. Będzie. Może? A na dachu leżą trapy nieużywane. Jeszcze nie. Trapy są potrzebne do innych zadań. Ale odpuściliśmy, ale zrobimy ją. Trasa turystyczna jest o tyle fajna, że mamy tutaj tak naprawdę na mniej pomotane auta, więc tutaj jazda musi być delikatna. Chyba że komuś nie szkoda, no wtedy wiadomo, jedzie na pałę. Tak jak nam. Ale jak komuś szkoda auta, jeździ na co dzień, to zawsze jest to delikatnie. Chociaż jak jest ciśnienie, to różnie by to bywa. Różnie,
różnie to bywa i wiadomo, nie? Te dziury? No bo musieliśmy tam zrobić tą pieczątkę. I zrobiliście? Mhm, ale niestety to. Ale niestety to? Się zablokowaliśmy. No ale widzę, masz pilota od wyciągarki i zaraz to wyciągniesz. Taśma! No. Teraz jest taka sytuacja, że w Defenderze kończy się wyciągarka albo prąd, nie wiadomo co się kończy. Wydajemy zblocze, żeby po prostu siła była większa u ciągu, bo jakby nie było, na zbloczu zawsze jest dwa razy więcej siły, więc zobaczymy na zbloczu. Dzisiaj było fajnie, bardzo lubię błoto. Nieraz jak wyjeżdżaliśmy na górkę, to myślałem, że się przewrócimy, będziemy dachować albo będziemy leżeć na boczku, a w błocie to myślałem, że się zakopiemy i już nieraz chciałem wysiąść, ale tego nie zrobiłem i nieraz komuś pomagaliśmy albo wyciągaliśmy, a teraz wujek próbuje wyjechać w górę. Sprzęgło się skończyło. Coś jeszcze? Nie no, sprzęgło, no i już nie możemy jechać tam. Walczyliśmy, ratowaliśmy, uparliśmy się na tę czasówkę, ale no nie udało się, troszeczkę od razu kiepsko poszło. Kolejny tam są takie, to widać po mnie. Kuźwa, ja tam tyle jedziemy. No, nie jesteście jedyni dzisiaj. No, ale teraz, bo tam... Znaczy, w prawe koła, Robert. Troszkę w prawo, za dużo, za ostro. Robert. Szybkę daj w prawo, to prędzej wejdzie. Okay. Co tak długo? No właśnie nie wiem, czekaliśmy za tobą. Już jedzie nagra, a tu nic. Za szeroki, macie za szeroki koła, mówiłem. Zapina, blokady, jak mu się przypomnieć. Wszystko macie? Komplet? Stąd? No. Nie, ogólnie, z trasy. Nie, jeszcze mamy dużo do przejechania. O, jeszcze coś? A gdzie? Tutaj te piaskownie, czy tam po prostu? Piaskownia. Na dziurze już, na dziurze trzech nie mamy, no ale tam już musieliśmy przyjechać, żeby tutaj zdążyć. I jeszcze w tym lasku takim, tam też nie mamy pięciu, bo stały... Stały auta zabobrowane i też byśmy nie zdążyli, więc... No, trzymaj. Ale fajnie, fajnie, polecam. Gdzie to zjeść, nie? Tak. Straty blacharskie. No, w ludziach. Nie, nie, było okej. Okay. Całkiem spoko. Koplecik zrobiony? No, prawie. Troszkę brakło. Także daliśmy radę. Troszkę blacharki poleciało, ale myślę, że nie będzie źle, wyklepiemy. Jestem tutaj trzeci raz i jeszcze ani razu nie byłam w dzikowisku, tak? Tak. Tak. Ale za rok tam będę. Rajd pierwszy, że no nie ma porównania, nie? Taka pojeżdżawka weekendowa, taki rajd. No do mnie emocje, nogi cały czas chodziły. No niektóre odpuściłem, no stres nie pozwolił trochę. No i też trochę obawa o samochód. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia, jak on się zachowa. Obawiam się właśnie rolki jakieś, nie? To by było, kurde, coś, czego bym chciał uniknąć. Nie? No ale pilota miałem super, także fajnie prowadził. Mówi, tu możemy spróbować, tu nie, tu odpuszczamy.
maszyn, tak? Przedni most. Dwa zapytaj, razy zapytaj, co się nie zepsuło. Wygiął. Lewe, prawe drzwi, lewe, prawe lusterko, zbiornik paliwa trochę się poobijał. No i na końcu na asfalcie jeszcze drążek zbieżności wypadł, tak na czwórce na odcięciu, nie? Tak jedziemy, dobre 150 metrów, coś huczy, jakby tir za nami, nie? A to już po prostu koło było tak otwarte. Ja pierdolę. Strach było nadusić hamulec, bo ten most już był urwany, nie? Czasami by zrobił sobie tak. Ale jakoś żeśmy dojechali na końcu. No i alternator. My bez awarii, słuchajcie, rok temu składaliśmy na każdym OS-ie, składaliśmy od nowa samochód, nie? Alternator nam wyleciał na pierwszym, urwał się z mocowań po prostu, nie? Wyfrunął spod samochodu. Na drugim OS-ie... To co, że się na trybki, nie? Ten alternator. Tak, reduktor się sklinował, nie? To żeśmy reduktor naprawiali. Nie wiem, co tam było. Co OS, coś przy samochodzie było grzebane, to w przyszłym roku nam się uda. Nie był to wynik marzeń faktycznie, nie? Ale dojechaliśmy do mety. Na spokojnie. Nie, dzisiaj wszystko w porządku, bezpiecznie, wszyscy dojechali do celu. I tak powinno być. No więc dobiliśmy do finału rajdu Dziura 4x4 2021. Wszystkie ekipy szczęśliwie zameldowały się na bazie z przygodami co niektóre, ale jest nas sporo na zakończeniu. Było to 75 pieczątek w trasie, 22 po trasie do zdobycia. Zabójczy OS czasowy, dzikowisko. Myślę, że z tymi ludźmi, którymi rozmawiałem, byli wszyscy zadowoleni i czekają teraz z niecierpliwością na wyniki. Cieszymy się, że udało nam się w tym roku również pozyskać sporo sponsorów i uzyskać wspaniałe nagrody w postaci lamp LED-owych, kompresorów, myjek, zestawów Janosika i wiele innych nagród, które poza miejscami 1, 2, 3 będą też losowane poza pozostałymi uczestnikami. Biuro Rajdu śmiga całą parą tak, żeby jak najszybciej te wyniki ogłosić, także czekamy z niecierpliwością na rozwiązanie. Dobrze, klasa turysty. Miejsce 20. Świadczy, co? No to mamy tych dwóch króli. Byli nie do pobicia tym razem. Zarówno w generalce, jak i...